Witam bardzo serdecznie, Maciej Krzeptowski, zdalny obserwator. Witam dobrodziejki, witam dobrodziejów. Kolejny materiał, ale zanim przejdę do sedna sprawy, to chciałbym załatwić kilka spraw organizacyjnych, bo się wspaniale organizujemy. Jest nas 30, przepraszam, przegiałem troszeczkę, jest nas ponad 26 tysięcy. To jest ogromna ilość ludzi. Ja wiem, że nie wszyscy są aktywnymi słuchaczami, niektórzy zapomnieli, że zasubskrybowali, ale mniejsza z tym, jest nas naprawdę bardzo dużo. 1/4 polskiej zawodowej armii, jak sądzę. Można by wiele zdziałać i dlatego zapraszam na Discord. To jest serwer Dumna Polska, to jest serwer założony przeze mnie jakiś czas temu i dla tych, którzy nie wiedzą, bo jest bardzo dużo nowych subskrybentów na Discordzie. Trzeba sobie zainstalować Discorda, nie wiem, czy w komórce, czy w komputerze, kliknąć w zaproszenie, które jest poniżej filmu. Ono jest ważne przez tydzień, także jeżeli ktoś ogląda ten film, a minie już tydzień od 27 listopada roku pierwszego, czyli 2001 według starej nominacji, nomenklatury, to trzeba poszukać pod późniejszymi filmami, bo ja pod każdym filmem będę zamieszczał aktualne zaproszenie. I do czego jest to zaproszenie? Ano, Discord jest podzielony na takie kluby, na takie pokoje, czy jakby tego nie nazwać, grupy związane z miastami. To znaczy jest podzielony na miasta, głównie miasta wojewódzkie i duże miasta powiatowe, również za granicą. Zaraz zobaczę na kartkę, co tam dodałem ostatnio. Kielce, Gorzów Wielkopolski, łamane przez Zielona Góra, Zabierzów, koło Krakowa, Reykjavik. Jeżeli będziecie mieli zapotrzebowanie na jakieś miasto, no bo go nie ma na liście, sprawdzicie i nie ma go na liście, a chcecie, żeby było, powiatowe miasto albo miasto wojewódzkie, to dajcie mi znać. Pod spodem jest też adres mojego e-maila. Wyślijcie e-mail na zdalny.o@protonmail.com i w temacie tylko wpiszcie nazwę miasta i to już wystarczy, nie trzeba się tam rozpisywać, bo przyznam szczerze, dostaję tych wszystkich listów od was ogromną ilość i naprawdę nie jestem w stanie wyrobić się z czytaniem tego wszystkiego, nie mówiąc już o odpowiedziach. Czytam wszystkie, czasem czytam wstecz i potem się okazuje, że czekaliście na odpowiedź ode mnie. Ja po prostu musiałbym mieć asystenta do czytania tych wszystkich maili albo przejść na zawodostwo i robić tylko materiały na YouTube'a, a niestety, ale słabo to wygląda, jeśli chodzi o kwestię finansową, bo co prawda ptaki niebieskie nie sieją, nie zbierają, chyba to nie było to przysłowie, w każdym razie no nie da rady wyżyć z YouTube'a, trzeba niestety ciężko pracować przy okazji. Jedni pracują ciężej, drudzy pracują mniej ciężko, ale do czego zmierzam? Discord. Spotkajcie się z ludźmi ze swojego rejonu na Discordzie, wymieńcie swoje jakieś namiary i spotykajcie się w realu, nie na Discordzie, nie tam wylewajcie żółć na system na Discordzie, tylko spotkajcie się w realu. Trzy osoby gdzieś tam na, nie wiem, na piwku w pubie, albo najlepiej gdzieś umówić się gdzieś poza miastem, w lesie, nad jeziorem, czy jak. Nie brać ze sobą komórek, bo to jest ostatnia rzecz, jaką powinniśmy nosić ze sobą, to są komórki. Jeżeli ktoś przyjdzie do tego, że będziemy musieli mieć w komórkach różne informacje, żeby się wylegitymować, to po prostu trzeba zrezygnować z komórek. To tak na marginesie. W każdym razie używajcie Discorda do tego, żeby nawiązać kontakty i żeby te kontakty przenieść do realnego świata, a nie tylko do świata wypisywania tam postów i kłócenia się na Discordzie. My się nie kłócimy, my musimy być ponadto. My musimy być tym zaczynem nowego społeczeństwa, bo niedługo zostaniemy tylko my. Jak patrzę na to, co się dzieje tutaj w mojej okolicy, wszyscy biegają i biorą sobie tą trzecią szczypkę i potem siedzą miesiącami w domu, bo się źle czują.
ale dobrze. Co, także zapraszam do Discorda. Przy okazji dziękuję za wsparcie kanału, szczególnie za te fajne kryptowalutki, które tam wpadają, bo to jest o tyle fajne, że to jest jeszcze ciągle antysystemowe. Nikt nie wie, nikt nie może się przyczepić i nikt nie wie, kto komu za co zapłacił i ile. Ja nawet nie wiem, kto mi wpłaca tam te XRP czy jakieś inne kryptowaluty, które tam są na dole wymienione pod tym filmem. W każdym razie serdecznie dziękuję. I teraz tak, o czym jest dzisiejszy materiał i dlaczego tak? Chodzi o to, że jest tych filmów moich ponad setka. Nawet nie wiem ile, bo musiałbym sprawdzić, a to zabiera czas. Jest ich ponad setka i pewne informacje, które się pojawiały już lata temu na moim kanale, w tej chwili się krystalizują. Co ciekawe, wiele kanałów YouTube'owych, takich jak na przykład Wiedza dla Wszystkich, ja się nie powiem wam tak, nie wstydzę się nazwać kanałów, nie wstydzę się nazwać kanałów po imieniu, bo była ostatnia taka sytuacja, gdzie co to było? To był ten The Economist o tej Alicji w Krainie Czarów, ten film, który tam fajnie poszedł, bo dużo ludzi go oglądało. I o tych moich zdjęciach na końcu przerobionych takich tam, gdzie wyszło coś, co wyglądało jak ten Bohemian Grove i tak dalej, i zupełnie inne spojrzenie na sprawę. O tym było mówione w różnych miejscach, w różnych telewizjach, na przykład w Porozmawiajmy TV, gdzie pan Alex Berdowicz prowadził program z panią Krysią z Atlanty bodajże. No i ona pokazywali to moje przerobione zdjęcie i cały czas mówili, że no to na takim kanale tego pana, co nie pamiętam jak on się nazywa, i to z 5 razy było, zamiast mając przed nosem komputer, wystarczyło po prostu odszukać, z jakiego kanału jest to zdjęcie. W każdym razie unikali nazwania kanału po imieniu, czyli zaproszenia ludzi do oglądania Zdalnego Obserwatora. Ja się nie boję, mimo swego ambiwalentnego stosunku do pana Berdowicza, mówię, że to było na kanale Porozmawiajmy TV. I była tam bardzo zresztą sympatyczna panna Krysia, czy pani Krysia, dlaczego panna, bo mi się przypomniała piosenka Jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach, więc panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, żarty żartami, natomiast no jesteśmy wszyscy zalewani informacjami, to znaczy to wszystko jest tak dołujące, żebyśmy musieli po prostu wpaść w depresję i się poddać. Co ciekawe, taka ciekawostka, Nowa Zelandia, po angielsku New Zealand, powinna się zmienić nazwę na Naziland, czyli kraj nazistów. Wyobraźcie sobie, że oni w styczniu, czyli od stycznia przyszłego roku, 2022, czyli roku drugiego od stycznia, pozwolą swoim obywatelom wrócić do kraju, ponieważ wszyscy, którzy wyjechali z Nowej Zelandii, musieli zostać za granicą z powodu tego, co widać 19. Wyobraźcie sobie, ludzie wyjechali na wczasy, ludzie wyjechali w podróże służbowe, bo przecież to nie tylko są wczasy, ale ludzie latają po całym świecie załatwiać sprawy. Latali jak do tej pory. I tu nagle ktoś im zamknął szlaban i powiedział, no. U nas do New Zealand nie wolno wracać. A teraz pozwolili od stycznia wrócić tym, którzy będą mieli, już nie pamiętam, dwa albo trzy ukąszenia węża. A od marca pozwolą nawet turystom wjeżdżać, jeżeli będą mieli dwa lub trzy ukąszenia węża. To jest jedno. W Australii to inna wiadomość. W Australii jest tak, że w tej chwili wojsko ma odwozić do obozów odosobnienia, czyli do więzień, do obozów, ma odwozić ludzi z pozytywnym wynikiem patyka w nosie. Jak ktoś wsadzą mu patyk do nosa głęboko, tak żeby mu tam podrażnić mózg przez kość sitową, czy jak ta kość się tam nazywa,
i się okaże, że on jest pozytywny, to do obozu. Do obozu. Czyli to następny Naziland. Ale to nie tylko tam, bo to samo się dzieje w Stanach. Słuchajcie, jak popatrzycie sobie na te moje materiały stare o FEMA, o tym, że sklepy czy tam centra handlowe tego całego Walmartu zostały przekształcone w obozy z drutem kolczastym w koło i trumny dwuosobowe wożone, zresztą potwierdzone przez świadków, która z moich słuchaczek mówiła, napisała, że widziała, jak samochód załadowany takimi trumnami ciężarówka jeździła. Poza tym są filmy, które mówią, pokazują, gdzie one gdzieś tam w krzakach, w jakichś lasach są przechowywane w takich ogromnych, jak to powiedzieć? Co się mówi po polsku? W takich, no jedna na drugiej, tak poskładane, jak to się składa plastikowe pudła, jedno w drugie. Także zachęcam was do oglądania starych materiałów moich, bo one są kulawe. Ja wiem, im starszy, tym bardziej kulawy. Natomiast im, no tam wszystko jest. I to nie dlatego mówię, że się chwalę, tylko dlatego, że po prostu prawda jest ukryta na widoku. To wszystko widać. Kto chce patrzeć, ten zobaczy. Gdzieś tam już widziałem materiał, ale musiałbym, nie słuchałem uważnie, to było gdzieś tam po angielsku, jakiś pan tak niewyraźnie mówił, ale albo na Nowej Zelandii, albo w którejś z prowincji australijskich zatrzymano osobom, które są na zasiłkach, a nie są ukąszone przez węże, zatrzymano im dostęp do, zamknięto im dostęp do pieniędzy w banku. Nie mogą ani nic kupić, ani nic sprzedać. Oj, z czymś to się kojarzy, nie? Skojarzy się to z apokalipsą, czyli objawieniem świętego Jana. Słuchajcie, dobra, ale przechodzę do rzeczy, bo tak, trzeba usystematyzować pewne sprawy. One są rozrzucone w filmach, one są nieposkładane, a wszystkie puzzle zaczynają się składać do kupy powoli. I teraz tak, zawsze twierdziłem i zawsze wiedziałem, bo to jest jasne jak słońce, że cały problem, cała ta procedura, ona się odbywa na znacznie wyższym poziomie niż nam się wydaje. A mianowicie chodzi tutaj o walkę dobra ze złem. Czyli tego dobra, które jest wieczną miłością i wielką miłością, i zła, które jest wiecznym kłamstwem, wieczną nienawiścią, wieczną pogardą i wszystkim co najgorsze, czyli dobra przez wielkie D i zła przez wielkie Z. Wielu ludzi mi pisze, pozdrawiam Krzysztofa Janika, między innymi, bo mogę wymienić, bo mimo, że jest RODO, to prawdopodobnie Krzysztofów Janików jest kilku, nawet było kilku też. Jeszcze tak sobie zażartuję, taki jest dowcip, mama mi powiedziała jakiś czas temu, jak weszło RODO, że lekarz wychodzi do poczekalni i mówi tak, w związku z tym, że jest teraz RODO i nie mogę mówić po imieniu ani po nazwisku, to pani z syfilisem zapraszam. Dobrze, to taki żarcik, a teraz przechodzimy do rzeczy poważnej. No i tak jak mówiłem, wielu dobrodziejów i dobrodziejek pisze do mnie maile, ja na nie wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć i jakiś czas temu dostałem maila następującego. Po pierwsze, napisał go dobrodziej, który... A co się będziemy czarować? Który był świadkiem Jehowy i badał wnikliwie pismo i ja wam przeczytam fragment tego... Kurczę, ten wstęp był przydługawy, a teraz będzie tak sobie, nie? No dobra, zobaczymy. Może wytrzymacie do końca. Przeczytam wam fragment tego listu, który dotyczy właśnie sprawy podstawowej walki dobra ze złem i o co w tym wszystkim chodzi. Zobaczymy, jak to sprawa się potoczy, bo ujawnianie takich informacji no to jest dosyć ryzykowne, ale ja się nie boję ryzyka. Wiele rzeczy już zrobiłem takich, gdzie dostałem
po dubsku i jakoś z tego wyszło. I pan pisze tak. Teraz wiem, że to nie jest przypadek i wszystko jest tak ustawione, że wcześniej napisane ma swego moderatora. Piszę o religii, bo zrozumienie przekazu biblijnego jest kluczem do zrozumienia naszej sytuacji i celu tej całej szopki, która ma miejsce. No to od początku. Znasz historię naszych prarodziców w Ogrodzie Eden. To początek naszych dziejów. W zasadzie po buncie nie powinno nas być, bo ostrzeżenie było wyraźne. Umrzecie. To tutaj przypis redaktora, czyli mój przypis redakcji, że chodziło o zakaz spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. W umownie i w sztuce przedstawiano go jako jabłko. W każdym razie było powiedziane, że jeżeli zerwiecie ten owoc i go skosztujecie, umrzecie. Wracamy do listu. Dlaczego odroczono wyrok? Był jeden powód. To różnica zdań, różne punkty widzenia w ocenie człowieka. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i powiedział, że to było bardzo dobre. Był zadowolony ze swojego dzieła. Szatan zajmował wysokie stanowisko w Edenie. Był strażnikiem raju, znał ludzi i mógł ich obserwować. Poddał ludzi próbie, bo dla niego człowiek to tylko trochę lepszy gatunek zwierzęcia. No i tam się zwierzę na dole odzywa. Poddał ludzi próbie, bo dla niego człowiek to tylko trochę lepszy gatunek zwierzęcia. Kiedy podstęp się udał, szatan mógł zarzucić Bogu, że mylił się co do człowieka. Człowiek bardzo łatwo bowiem zrezygnował z jednego z najważniejszych atrybutów człowieczeństwa, jakim jest życie wieczne. Przez co zachował się jak zwierzę. Jedzenie i to, co się za nim kryje, było ważniejsze. Wykonanie wyroku w takiej sytuacji byłoby oznaką porażki. Szatan poszedł za ciosem i poprosił o czas, a udowodni, że człowiek nie różni się od zwierząt, a z pozostałych atrybutów człowieczeństwa, takich jak wolna wola i wolność, niespętana instynktem, człowiek sam zrezygnuje dla własnego dobra. Jak zrozumie, że to tylko źródło problemów ludzkości? Zdanie jest dosyć długie, więc chodzi o to, że szatan chciał udowodnić, że człowiek zrezygnuje z wolnej woli i z wolności, byle tylko zapełnić sobie brzuch i żyć wygodnie. A wolność to wolność i podejmowanie samodzielnych decyzji to tylko źródło problemów ludzkości. Ja to tak rozumiem. Jak wiesz, szatan dostał czas. Ale żyjemy dziś tak długo jak zwierzęta, bo nasi prarodzice z życia wiecznego zrezygnowali. Bóg postawił warunki, potrwa to wyznaczony czas, ogłosił też wyrok na węża, wiedząc, jaki będzie wynik tego sporu. Potop to była kara za naruszenie zasad rozstrzygnięcia sporu, bo doszło do fizycznej i bezpośredniej ingerencji w sprawy ludzi. Niestety w sprawie życia wiecznego nie byliśmy w stanie jako ludzie nic zrobić, ponieważ nie było na ziemi człowieka doskonałego, który by udowodnił, że szatan jest kłamcą. Jak wiesz, te kwestie rozstrzygnął Bóg i jego syn Jezus. Jego syn. Jezus był zaprzeczeniem tego, co twierdził szatan. Kiedy był głodny na pustkowiu, szatan chciał go skłonić do tego, żeby zamienił kamienie w chleb. To była pierwsza próba. Potem chciał go przekupić. Wziął go na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa ziemi i zaproponował to wszystko w zamian za pokłon. Swoją drogą, gdyby ziemia była kulą, to nawet wysoko Jezus by nie zobaczył wszystkich królestw ziemi. No i Jezus w końcu umiera zamordowany przez współczesny mu szatański system, pokazując, że doskonały człowiek to nie zwierzę i potrafi oddać swoje życie za innych. Do tego żadne zwierzę nie jest zdolne. Ciekawe jest to, że Jezus nie wyjawił przedmiotu sporu Boga z szatanem. Miał do wykorzystania swoje zadanie, powiedział natomiast, że zanim nastąpi koniec, pojawi się Eliasz i on to wszystko objaśni. To u Jana w Ewangelii Jana 16, rozdział 16, wers 13. Niektórzy myśleli nawet, że on przyjdzie w czasie egzekucji Jezusa. To u Mateusza 27, 49. Wyznaczony czas dobiega końca.
Pozostały do rozstrzygnięcia kwestie, czy człowiek dobrowolnie zrezygnuje z wolności i wolnej woli. Oto właśnie toczy się walka w tym szatańskim świecie. Tu dochodzimy do liczby bestii, bo to bardzo ważna informacja dla tych zorientowanych. Nie zostaniemy pozostawieni sami sobie, pojawi się dwóch świadków, czyli Eliasz, i będą dysponowali mocą zdolną przeciwstawić się bestii i zgromadzą lud Boży. To jest fragment, który wam przeczytam. Reszta jest korespondencją prywatną. Pomyślcie o tym, co jest tutaj, co zostało przeczytane, bo to tak właśnie wygląda to, co teraz dzieje się wkoło nas. I naszym zadaniem, tych przebudzonych, postawić się, bo wszyscy, którzy noszą pokornie pampersy na twarzy, wszyscy, którzy idą się uszczypnąć, wszyscy, którzy dla własnej wygody, bo to jest kwestia wygody, poddają się temu wszystkiemu, sami na siebie wydają wyrok. Mówi się, że szczypawki to jest genetyczna modyfikacja człowieka. Powiem wam, że widziałem w jakimś filmie, bo ja oglądam filmy różnie, jak zazwyczaj w czasie przerwy w pracy, także cały tydzień oglądam jakiś tam film dwugodzinny, to tam ze 4 dni oglądam go albo 3. I w którymś z filmów takich prawie że science fiction, czy współczesnych o tych endemiach całych, było powiedziane przez panią doktor, że najlepszym sposobem modyfikacji genetycznej jest używanie właśnie tych drobinek takich z mRNA, że to się po prostu wstrzykuje człowiekowi i one przechodzą przez błony komórkowe bez problemu i następuje modyfikacja genetyczna. I to było powiedziane jasno i prosto, bo prawda jest ukryta tuż przed naszymi oczami. I do czego zmierzam? Widziałem też materiał, ja go odszukam i zamieszczę w kolejnym filmie, którymś z kolejnych, gdzie pan mówi w ten sposób, jak Polak ze Stanów Zjednoczonych, nie pamiętam, ale znajdę i powiem, kto to jest, mówi o tym, że jest wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z któregoś tam roku, nie wiem, 2005 czy jakoś tak. To też podam potem informację w następnym filmie, bardzo dokładne, który mówi, że coś, co jest zmodyfikowane genetycznie, należy do tego, kto ma patent na modyfikację genetyczną, czy na te geny, czy kogoś, kto dokonał tej modyfikacji genetycznej. I tam w tym wyroku jest też napisane, że jeżeli człowiek, czyli human, zostanie zmodyfikowany genetycznie, zmienia status z human na transhuman. I tyle. Ale to oznacza coś bardzo ważnego. Człowiek, który przestaje być człowiekiem, a staje się transhuman, nie może powoływać się na prawa człowieka. Poza tym staje się własnością tego, kto go zmodyfikował. I teraz, słuchajcie, o co chodzi z tą modyfikacją genetyczną? Ja teraz mówię z pamięci, ale jest napisane w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, że w czasie sądu część z ludzi zostanie odsunięta i zostanie im powiedziane: nie znam was. Wy nie jesteście moimi owieczkami. To mówię zupełnie z głowy, ale tak jest napisane, że będzie powiedziane: nie znam was. A to dlaczego? A to dlatego, że prawdopodobnie będą ci, którzy zostali zmodyfikowani, nie będą przystawali do szablonu. Wiecie, jak to jest, jak się wchodzi gdzieś tam na karuzelę, czy gdzieś w filmach jest, że jest taka poprzeczka, że dzieci, które się mieszczą pod poprzeczką,
to się nie nadają, a ci, którzy są wyżsi od poprzeczki, to się mogą iść jeździć na karuzeli. Tu będzie tak samo, będzie szablon przyłożony jakiś albo rozpoznanie takie czy inne. I dla tych, którzy zmodyfikowali się, ja mówię to z ogromnym bólem serca i wcale nie twierdzę, że będę w grupie, która zostanie zakwalifikowana do znam was, bo to nie tylko pewnie jest to nie jedyne kryterium, ale właśnie, że będzie grupa i to będzie duża grupa, której będzie powiedziane nie znam was. Pomyślcie o tym, porozmyślajcie, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ja wiem, że tematyka religijna jest niektórym obca, bo my jesteśmy wojowniczy, bo my jesteśmy albo Słowianami, albo jesteśmy, nienawidzimy Kościoła i tak dalej. Każdy z nas jest inny. Natomiast trzeba popatrzeć na sprawę szerzej i powiem wam, że jak patrzę na to wszystko, no to tak po prostu jest. Słuchajcie, ja na koniec filmu, znaczy tam już w tych ostatnich klatkach, postaram się skonstruować taką playlistę, na których będą właśnie takie tematy trochę głębsze, nie tylko teorie spiskowe, bo teorie spiskowe to jest zupełna powierzchowna sprawa. To, co nam fundują w tej chwili, to tylko mapety, które są sterowane przez to zło, przez wielkie Z, przez to krystaliczne zło, przez to zło stuprocentowe. To są tylko mapety, które wykonują polecenia. A chodzi tu chodzi o rząd dusz. I dobra, to jeszcze jak już koniec, to kto dosłuchał do końca, to niech w komentarzu da gwiazdkę, to będę wiedział, ile osób dosłuchało, bo średnio, jak taki materiał trwa godzinę, to średnia oglądalność ze statystyk wychodzi 14-12 minut. Także słuchajcie, polecam wam film, może oglądaliście, może nie, Parnassus. Imaginarium doktora Parnassusa. To jest film wyreżyserowany przez jednego z członków grupy Monty Pythona, ale to nie jest taki jakiś tam komedia idiotyczna. Tam grał Heath Ledger, czyli ten słynny, najlepszy z najlepszych Joker z Batmana, któremu się zmarło w trakcie kręcenia właśnie filmu tego Parnassus. Dlatego w związku z tym, że on nie mógł tego filmu dokończyć, to wprowadzono tam i jego rolę, czyli tą rolę główną, gra aż czterech różnych aktorów, w tym Johnny Depp. No, zobaczycie. Polecam Parnassus i zwróćcie uwagę właśnie na ten zakład, który został zawarty przez doktora Parnassusa. Może on nie oddaje w całości istoty rzeczy, ale jest, po pierwsze film jest fajny, po pierwsze film działa na wyobraźnię, przynajmniej ja lubię takie filmy, pod filmem będzie link do CDA, Parnassus jest tam, można obejrzeć, polecam. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, życzę wszystkim dobrego czasu, życzę wszystkim, żebyście zabezpieczyli na czas, jaki nastąpi, a będzie to bardzo trudny czas, najbliższe 4 miesiące prawdopodobnie to będzie totalny chaos, o tym w następnym materiale. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, niech żyje Polska i my.